Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Jest tu pierwszy odcinek w kwietniu, a zarazem już 50. odcinek w ogóle. No, ten czas dosyć szybko minął, 50 odcinków za nami. Myślę, że idzie nam całkiem dobrze. Dzięki za wszystkie komentarze, które wrzucacie pod filmami, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. No, widzę, że tam coś się dzieje, że ktoś ten program ogląda i jest jakaś energia do tego, żeby robić to dalej. Także zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj na start oczywiście najbardziej gorący news polskiego weekendu, tego długiego świątecznego weekendu, a mowa oczywiście o wyścigu dookoła Flandrii, który zwyciężył Niki Terpstra. Wyścig mogliśmy oglądać od startu do samej mety. No, było dosyć sporo ciekawych momentów, dużo jakichś prób ataku. No, ostatecznie udało się to wszystko Nikiemu Terpstrze. No, trzeba powiedzieć, że jak Niki już tak odjechał na jakąś tam taką solidną odległość, powiedzmy te 300-400 metrów, no to już tam było widać, że no nie odda tego zwycięstwa. Oczywiście z tyłu byli bardzo mocni zawodnicy, no bo byli Peter Sagan i Greg Van Avermaet i cała, no tam plejada naprawdę zawodników, no ale Niki jak odjeżdża na solo, to już no to można powiedzieć, że to jest coś w stylu Fabiana Cancellari. No, jak już Fabian odjechał, to już nie było bata i tak samo jest teraz z Nikim. Jak Niki odjeżdża, to jest wielki chłop, narzuca naprawdę mocne tempo i nawet jak tam z tyłu ta grupka się zebrała, żeby pracować, to tam no, za bardzo nie było zmian w przewadze czasowej. Więc było widać, że sobie powoli to odpuszczają. A dzięki temu też na drugim miejscu dojechał Mats Pedersen. I tutaj też ciekawostka, którą w sumie zauważyłem na Instagramie Simona Andreasena, który zwrócił uwagę na to, że w pierwszej piątce było dwóch Duńczyków. Co w sumie chyba się tak jakoś ostatnio nie zdarzało na takich monumentach klasycznych. No bo nie są to jacyś tam topowi zawodnicy. A no, w pierwszej piątce dwóch zawodników z Danii. Może warunki, w których trenują u siebie na miejscu, były podobne do tych, które są na Flandrii, dlatego jednak dobrze poszło. Ale oczywiście oprócz wyścigu mężczyzn był też wyścig kobiet, który zakończył się chwilę wcześniej od rywalizacji panów. No i tam zwyciężyła w pięknym stylu Anna van der Breggen. Ale trzeba też zaznaczyć dobrą postawę Polek, bo na szóstym miejscu wyścig skończyła Małgorzata Jasińska, a na dziewiątym miejscu była Kasia Niewiadoma. Pozostajemy dalej na szosie, ale powiemy sobie teraz troszeczkę o sprzęcie, bo dzisiaj chyba, tak, dzisiaj była premiera nowej grupy Shimano 105, która przeszła mały facelifting, jest trochę tam nowych komponentów, trochę się pozmieniało. Ciekawą zmianą jest to, że 11-rzędowa kaseta 1134 będzie mieściła się na dziesiątkowym bębenku. No, to jest dosyć ciekawa wiadomość dla tych wszystkich, którzy chcą się męczyć po solidnych podjazdach. Niestety za bardzo nie skorzystają z nowej grupy przełajowcy, bo nie będzie korb dedykowanych ze stopniowaniem do przełajów, czyli tam o blacie 46 zębów. Są same większe blaty, tam kompaktowe 50 i zwykłe 50 dwójki i 50 trójki. W ostatniej wiadomości wracamy znowu do świata MTB. A tylko po to, by powiedzieć o tym, że w ten weekend też startował sobie Matthew Van Der Poel, ale tym razem nie w cross country, a w maratonie MTB w Belgii na dystansie bodajże 70 km. No i oczywiście tam z przewagą kilku minut ten maraton wygrał. Także cały czas Matthew jest w treningu, widać, że cały czas poważnie bardzo myśli o narciarstwie górskim. No i czekamy na kolejne edycje Pucharu Świata, żeby tam zobaczyć go w trochę lepszej dyspozycji niż widzieliśmy w południowej Afryce. 50. wydanie programu cyklicznego dobiega końca. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i oczywiście widzimy się, w sumie to widzimy się jutro, bo jutro jest środa i ten tydzień mamy takie troszeczkę zmienione. Także do jutra. Cześć.